to tutaj. Tu te chłopaki. Czełsta. Czerzek, ten taki, który takie... Pierwszym etapem w projekcie Bliżej Przyrody było przygotowanie przez nauczycieli scenariusza zajęć. Będziemy teraz tropicielami, poszukiwaczami, badaczami właśnie tych elementów przyrody. Zajęcia miały odbywać się w otoczeniu szkoły, ale na łonie natury. Babka z czajną. Na lewo, na prawo macie lornetki, macie lupy i będziemy poszukiwali elementów takich samych jak na ilustracji, które możemy spotkać właśnie nad tym jeziorem. Na naszych zajęciach kładziemy duży nacisk na praktykę. Nasze dzisiaj było obserwowanie jeziora, roślin, zwierząt, doświadczenia, wykonanie łódki takich innych okazji, piknik i zabawa. W tej karcie, ale łabędzie my widzieliśmy, prawda? 20 czy 30? 30! 30. Brawo! Jak pobieraliście próbki ziemi, piasku i tej, w której i babka też, gdy zbieraliśmy ja kompas. Mi się też te dwie rzeczy. Na takich zajęciach dzieci robiły proste doświadczenia, rozpoznawały rośliny, miały za zadanie je odszukać w terenie. W ławkach w szkole raczej dzieci nie skupią się na dłużej. Tutaj mają możliwość, jak się nawet znudzą na chwilę, pobiegać, coś porobić i potem wracają z powrotem do swoich zajęć. Spędzić czas właśnie w ten sposób, na spacerach, na tym, żeby obserwować.